Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do tytułu Wolontariuszy Roku 2017. Konkurs Barwy Wolontariatu pozwala dostrzec i docenić wysiłek osób bezinteresownie niosących pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta lub pomagających w organizacji imprez. Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat zachęca do udziału w 15. edycji tego lokalnego konkursu. W naszej społeczności suwalskiej jest duża liczba osób, którzy bezinteresownie poświęcają czas i energię, służą drugiemu człowiekowi. Różnorodność tych obszarów społecznych, w których działają wolontariusze, właśnie powoduje, że ten wolontariat staje się szalenie barwny i dlatego chcąc docenić te osoby, które działają na rzecz innych, wyróżnić takie osoby, organizujemy ten konkurs. Trudno oszacować ilość działających w Suwałkach wolontariuszy. Wielu z nich uaktywnia się przy okazji takich akcji jak WOŚP, Szlachetna Paczka czy przy zbiórce Banku Żywności. Takich osób, jak szacuje Anna Ruszewska, może być nawet ponad 1000. Ich aktywność przejawia się na bardzo wiele sposobów. Tych obszarów życia społecznego, wolontarystycznych jest bardzo wiele. Począwszy od malutkich dzieci, od dzieci, które mają problemy ze zdrowiem, z nauką, z pewnymi takimi zachowaniami, po osoby starsze, niepełnosprawne, osoby, które potrzebują pomocy, nawet w prowadzeniu do lekarza, bo ten wolontariat też jest bardzo ważny. Konkurs, jak przypomina Anna Ruszewska, skierowany jest do samych wolontariuszy, do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i niepublicznych. Dosłownie do wszystkich, którzy współpracują z wolontariuszami na terenie Suwałk. Wypełniamy specjalny formularz zgłoszeniowy, on jest dostępny na stronie pryzmat.org.pl i opisujemy działalność wolontariusza. Termin upływa 28 listopada do godziny 16. Organizatorzy nie ograniczają wieku. Laureatom 5 grudnia wręczone zostaną statuetki za społeczne zaangażowanie. To jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. My zorganizujemy w Suwałkach uroczystą galę wolontariatu z udziałem prezydenta miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza. I to pan prezydent w imieniu właśnie Stowarzyszenia Pryzmat będzie wręczał statuetki nagrodzonym osobom. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenia kierować należy do Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat.